Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z Fallouta 4. Kochani, przybyłem do Rocket. Jak to się nazywało? Red Rocket. Po prostu ciężarówek Red Rocket. I tam faktycznie był nasz przyjaciel Ochłap, którego sobie pozwoliłem tutaj z powrotem na wizję przywrócić. Ty, stój, stój, stój. Halo. Mówię do ciebie. Ja mam dla ciebie, mój miły, pancerz. Ciężki pancerz. Nie wiem, czy to wpływa. Ciężki psi pancerz, proszę bardzo, bo tu jest lekki pancerz. Znaczy, miej go sobie, ale załóż ten. O, widzicie, taki dłuższy. I tutaj było coś jeszcze. Czaszka bramina raczej nie. Tu było... Tutaj. Psi hełm, o! Cyk! Nie tak? Pokaż się. Stój! Jak śmiesznie wygląda. Będziesz psem bojowym. From now on. Dobra, kochani, dodatkowa rzecz. Mam czwarty pancerz pełny, który znalazłem tutaj, gdzie jest ten Greendale. Gdzie to jest? Tu jest Grey Garden. Ponad tym, tu chyba, tak? Czy tu? Chyba tu. Czy tutaj? Raczej tu. Jest po prostu autostrada zniszczona, ale jest tam winda. Jak wejdziecie sobie na górę, wjedziecie windą, to znajdziecie właśnie Power Armor kolejny, także spoko. Nic nie pomalowane, nic nie zrobione z nim, ale sobie jest. Dodatkowo, czy ja mam coś ciekawego tutaj? Ekwipunek celny. Aha, właśnie, mam karabin bojowy. Który wygląda taki trochę o. I spoko się z niego strzela. Dlaczego strzelasz? Nie pytaj. Jestem twoim burmistrzem. Aha, tu sobie chłodziarkę dałem, żeby właśnie wrzucić jakieś takie, wiecie, rzeczy, których... które niby mało jednostkowo, że tak powiem, ważą, bo tam, nie wiem, tutaj ma wagę, chociaż tu jest waga 1, nie? Ale wiecie, o co chodzi, że po prostu zostawiam sobie rzeczy, które... no, których nie będę aż tak nosił. Bo się na porządek nie przyda. No, tu waga 1, także wiecie. Każda waga ma swoją. Chociaż kurde, z drugiej strony. Kukurydza. Więc bramina. Sobie bierzemy z powrotem. Wiecie, o co chodzi? Przede wszystkim owoce ora warto zadbać, ponieważ one najszybciej schodzą. I sobie posadziłem. Tutaj są mutowoce, a tu są owoce ora, które posadziłem, żeby było ich więcej trochę. No i dobra. Także tak to wygląda. Situation. A i zauważyłem, że faktycznie ludzie śpią w tym domu. O, widzicie? Tam, gdzie ich przydzieliłem, także śpią i to faktycznie ma znaczenie. Już wam nie przeszkadzam, śpijcie sobie dalej. Tego nie... Znaczy, to trochę zgłębiłem. Przydzieliłem człowieka i w sumie on stał gdzieś tu obok, nie? I po prostu, jak go dacie, no to on jakby przejmuje funkcję handlarza i tam ma jakieś swoje rzeczy. Takie, wiecie, autonomiczne. Niezależne od tego, co mamy tutaj w skrzynkach. Aha, tu miałem. Tu sobie postawiłem właśnie ten stanowisko kucharskie, bo tam mi się nie chciało biegać. Można sobie oczyścić wodę. Co zrobimy? O, cyk. Danie główne jakieś. Mięso błotniaka. Radrakan. Kotlety z Mutogara. Mnóstwo. Naciskamy. Tu mam użytkowe, skrobia warzywna. Zróbmy skrobię warzywną. Bo to jest klej oczywiście. Podoba mi się ten kurde snake'owy wygląd. Dobra, zostawmy śmieci. Taki trochę kurczę przegląd ekwipunku. Samoróbka pistolet, dobra, przeróbmy te rzeczy takie. Wprowadzony karabin snajperski. Wytłumiony dynamiczny pistolet. Czy ja tu ci... Tak, to zabierzemy. Standardowy celownik to tam w dupie. Tu mamy uchwyt strzelca. Warto mieć. Szybka automatyczna. No, warto mieć tą potężną. Ja już ją mam. No i oczywiście te rzeczy można dawać swoim ludziom, nie? Ale... przepraszam, nie to.
wytłumiający. Weźmy ten tłumik sobie stąd. Kolimator. No, może tą komorę też. A, i tu jest pistolet automatyczny. Ponieważ tu mamy automatyczną komorę. To prawda, mniejsze obrażenia, ale wiecie, więcej obrażeń zadaje. Oczywiście też to sobie stworzymy i ten tłumik też zdejmiemy ewentualnie. No właśnie, tu mamy karabin bojowy, ten 10-mm pistolet do przerobienia, bo mamy nasz stół. Zastanawiam się, czy właśnie nie dać mu tłumika. Już 50 kleju mam, także spoko. Czy tu są obrażenia zmniejszone? Nie. Dobra, załóżmy ten tłumik do tego. Kolimator mamy. Właśnie nie wiem, czy ten kolimator się przypadkiem nie... Odbudujmy to. Poziom zdobyłem! Ha, ha, ha. Tak jest. Kochani, mamy poziom dzięki moim tutaj akcjom i mamy poziom 27. Jeszcze jeden będzie można wrócić tam po ten pancerz. Dzięki temu można sobie wziąć rewolwerowca i zastanawiam się, czego nie wziąć. Będę musiał wziąć rewolwerowca i powoli znowu zwinność. Właśnie, to jest dobry pomysł. No i jeszcze 15% więcej obrażeń właśnie bronią wyciszoną. Dobra, weźmy na razie tego rewolwerowca. Tak, nie wiem, czy mam jeszcze. Nie, nie mam. Dobra. A gdzieś włożyłem ten punkt jeden, tylko gdzie? To jest dobre pytanie. Gdzieś go w jakąś sensowną rzecz włożyłem. Aha, tu! Spostrzegawczość. Sobie wziąłem właśnie, żeby widzieć w wacie, na jakie odporności są... Odporności są odporni. Na jakie obrażenia są odporni przeciwnicy. No i dobra. Tyle, jeżeli chodzi o taką akcję tutaj w bazie. Weźmiemy sobie chyba Power Armor z powrotem i trzeba będzie tutaj do Słonecznej Wspólnoty pójść. Tak, i myślę, że sobie przejdziemy stąd, tutaj. Tylko oczywiście Power Armor warto by wziąć, ten nasz fajny. Tak, bo tutaj mamy z Watsem wspomaganie Watsa. Kurde. Dobra, nieważne. Idziemy tutaj. A, kochani, wróć. Pamiętacie, ten tutaj kamieniałom tiketów, tam było, to był chyba czwarty odcinek, czy trzeci. Chyba czwarty. Poszliśmy tam i tam był koleś, który chciał, żebyśmy oczyścili mu to miejsce, w sensie załatali mu tą pompę, która to pompa miała oczyścić, znaczy wypompować całą wodę. Z tej takiej, wiecie, z tego kamieniołomu, nie? No i tak sobie zapomnieliśmy o tym w ogóle, spoko, spoko, koleś tam dał nam kasę i nara. Potem się dowiedzieliśmy, że tam ma być jakaś baza tych, no, bandytów. No i potem dostałem, kurczę, zlecenie, że naszą osadę, jedną z tych przydupowych, tutaj tę, Abernathych, właśnie, kurczę, nękają bandyci. Wskazali mi to miejsce i sobie myślę, że no, że spoko, nie? Że tam jakieś, wiecie, gdzieś się osiedlili tutaj czy coś, ale... Doszedłem na miejsce, okazało się, że... No, że byli faktycznie tu bandyci, spoko, spoko. I się zastanawiałem, co dalej. I się okazało, że ta woda faktycznie jest wypompowana. I tutaj była walka dookoła, full tych bandytów i tak dalej. Także ma to znaczenie, kochani, ma znaczenie. No... To było też zalane, pamiętacie, tutaj woda zaczynała się. Zresztą widać, nie? Że jest ciemniejsze. No, także spoko. Wyłączyć sobie tą pompę. Ciekawe, co by się stało. A, nie da się. No i na dole jest, kurczę, farma tych, o widzicie, błotniaków. I oni są tacy w ogrodzeniach tutaj. Tam są. Także spoko. Fajnie, że to ma wpływ na te wszystkie rzeczy. Dobra, wróćmy do... Abernathych i pójdźmy dalej do tej słonecznych pustkowi. No, a tutaj też byliśmy na początku. I tutaj mają też owoce Ora. What?
A, to Klara Śmieciara. Yeah. Nie, 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 spoko. No, pozabierałem mi tutaj to. Dobra. Tam chyba mamy iść, tak? W prawo w tym momencie. Może blasku. No właśnie, to będzie, kurde, problem z tym. A, wróć do Daisy, solowy cień. Gule tutaj nie mogę. O, to. Tak. Tam? Tak, jak najbardziej. Dobra. Czyli troszkę w lewo, bo tutaj będzie jeziorko jakieś. To trzy naboje jeszcze mam. Oczywiście pozbieramy to wszystko. Ile ja mogę mieć nosić teraz? 460, ładnie. Aha, no i oczywiście percepcja trochę wpływa, znaczy percepcja wpływa na celność w watsie. Także jeżeli ktoś chce celniej strzelać, to musi zainwestować w percepcję. Dobra, tylko ja miałem iść tam, czyli z lewej strony miałem obejść to. Patrząc na mapę, to z lewej, nie. Pójdziemy z prawej, to z lewej, tam. No, już są mody poprawiające grafikę, powoli. Bo widziałem, tam troszkę bardziej kolorowe to wszystko jest. Ale jeszcze go nie instalowałem na razie. Myślę, że to, co jest, jest spoko. Bo nie jest, bo jeszcze bardziej, gdyby było kolorowe, to już by było takie, wiecie, przesłodzone trochę. A co jest, no, jest, że tak powiem, normalny ten widok. Nie taki brudny, jak w Falloutie trójce. Aha, w ogóle sobie, kochani, ten. Zagrałem dzisiaj. Nagrałem ten odcinek, to jest niedziela. Niedziela 22 listopada. Zagrałem sobie Fallouta 2. Ponieważ miałem z CD Projektu. Pamiętacie, była ekstra klasyce, była polska wersja. Na Steamie, jak kupicie, to jest wersja angielska. Także tą wersję polską sobie po prostu zainstalowałem, no i zainstalowałem tego moda, który po prostu zmienia wszystko na... Kto tam idzie? Tu się coś dzieje. Co ty do cholery robisz? No widz... A, to są ten! On your way, soldier. A, już jestem soldierem. No dobra, kurde, jak tu sobie jesteście, to sobie bądźcie. Idziemy tam. Przytem, że to jacyś, wiecie. Gangerzy. Szkoda, te drzwi, tych drzwi nie można otworzyć jakoś z buta czy coś. Żeby to było takie, wiecie. No ale. Można mieć wszystkiego chyba. Weźmy ten kwiatek. To jest słoneczna wspólnota. Obadajmy tu wszystko. Weźmy kukurydzę. Ty gulu! O, widzicie? 1000 odporności na ten. 200 nie wiem na co, chyba na wodę, czy tam, wiecie, żeby zamrozić. Czyli najłatwiej zwykłą bronią go. Zbliż się. Łe! I co, i tyle? Przecież że tu ma głowę. A to po prostu dzbanek na kawę. Igłana na ptyku. No dobra. Drzwi się same otwierają. O, dzięki. Profesor Luz. Okej. Okay. I co teraz? Far out.
A łatwy, no to sobie spróbujemy. Floor. Break. Skłonność 1. Breake. Plate. Nie. Flame. Flame i plate. 2L, więc nie. Broke. Ale BR też nie. Trash. Też nie. Cash. 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 Nie. Floor. Nie. Bo przynajmniej jedna musi się zgadzać, literka, nie? Plate. Plate już było. Break nie może być. Nie, break też było. Globe. Też nie. Eagle. Też nie. Flame. Chyba nie. Broke. Nie, bo były dwa. Trash. Też nie. To nie wiem. Nie ma liter. Plate? Nie, plate było. Break. Broke? Nie. Nie mam pojęcia. Flame? Flame ma jedną zgodność. Ale ta zgodność break i flame to jest gdzie? No nie ma, nie ma. Nie, nie widzę, żeby była zgodność. Chyba, że break i flame mają razem. Ale broke nie. Kurde. To by były dwie przynajmniej. FL i flame i floor, nie? Trash? That's it. A może trash? Ale nie wiem gdzie. O! No dobra. Dziennik. Allen, w końcu zawinęliśmy sztywniakom jednego niewolnika, którego możemy zakitrać na naszej farmie wolności. To pan Złota Rączka z tego wypaśnionego przedmieścia. Blaszak jeden próbował wrócić do swoich ciemiężycieli i prawie nas podkablował psiarskim, więc Johnny dał mu w papę i przedstawił jego protokoły motywacyjne na nie bój nic. Teraz nazywamy go profesorem Luzem, bo się chłopak nie spina. Trzeba tylko uważać, żeby nie ustawić innych protokołów, bo tym Blaszakom naprawdę potrafi odbić w kosmos. Jack. Really? A pewnie eksterminować innych w okolicy, tylko gdzie? Dobra, weźmy nasz pistolet z tłumikiem. Wspomagający VATS. Uhuhu. Ładne to, mocarny radrakanie. Ładne rzeczy nosisz, to ci trzeba przyznać. Exterminate. A tu właśnie, bo mam taki celowniczek. A, wolę kulkę, wiecie. Profilaktycznie. Sprzedać. Łóżko. Jest tu kto? Halo? Nie? Tu są. Skurczybykowie. Bykowie.
i tyle. Osadnik. Pudełko z kapslami oczywiście. Kapsel nabój, nabór Radix. Bierzemy wszystko. Znaczy wszystko, prawie wszystko. Mentaty Psycho. Mózgo grzyba. I co teraz? Aha! Do tej. Do tego warsztatu trzeba podejść. Tu był. Tak jest. Następny warsztat. Wydaje mi się, że mogę, kurde, nie mieć tutaj. No właśnie, ten rekrutacyjny wstawimy. Generator pojedynczy. Niech się tutaj zbiegają ludzie. A jest, nawet, kurczę, ten. Nie zauważyłem, że to jest w ogóle w queście. Poważnie. Dobra, niech się zbierają. Idźmy do Prestona. To było takie jedno z prostszych zadań. Dobra. No, zostawię to, bo nie chcę biec w pancerzu do Prestona, który gdzieś tam się znajduje w domku. Halo, Preston. Let's do this. I'm glad that's over. Let's get this over with. Whoa. I cleared out that spot you sent me to and set up a radio beacon there. That's great news. Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. As usual, I have something else for you to look into. I've gotten word about a settlement that's being threatened by raiders. I'll mark it on your map. Go find out what they need. We can use more settlements supporting our cause. No, spoko. No, ale to byliśmy tutaj już, farmia Bernatich. Tu jest farma Bernatich. Znowu im coś zagraża. Skurczybykom. No dobra, szybko ten. Szybko się tam przenieśmy, zobaczmy, o co chodzi. Należy co? Ten Blake jest. Mr. Abernathy? Did the Minutemen send you? There. Yes, I'm here to help. What's going on? There's a group of raiders that won't leave us alone. Stealing our food and supplies, threatening us if we can't get... We know where they're coming. Uh-huh. Don't worry. I'll take... I hope so. We didn't know... No dobra. No to są tacy, wiecie, kurde. Co chwila te zadania się nie kończą. Ale wydaje mi się, że tutaj... Tu można właśnie ten... laser zdobyć. Ja bym się tutaj chętnie wybrał w to miejsce i zobaczyć, co tutaj można zrobić. Tam ktoś łazi. Nie bardzo mi się to podoba, że tam ktoś łazi. Poziom 5. Miał. Okej. Samochód wybuchnie. A, można go załatwić i mieć mini atomówkę. Wow. No dobra. Spoko luz. Co tam? Co tam? Co do mnie strzela? Tam? What the fuck?
Dzień dobry. To jest ten pistolecik, o którym mówiłem. Ten karabinek. Wow. No, pamiętacie, tutaj mieliśmy, kurczę, wejść kiedyś. Ale odłożyłem to na później. Więc już szpona śmierci to jest jak najbardziej przydatna rzecz. To może być... A ja nie byłem tutaj aby kiedyś. No właśnie, tak myślałem, że trafię. Spróbujmy raz jeszcze. A, że brak kręgosłup. Wow. Dobrze, że się schowałem. Miniatomówka, niech ich szlak. Rycerski syntetyczny ochraniacz. Bierzemy. Trochę ich tu jest. To im trzeba przyznać. Zużywa 25 punktów mniej akcji. Whatever. 25% oczywiście. Tu jest winta. Uhuhu. Na górze są. Ale to spokojnie. Zaraz tam do nich pójdziemy. Tylko chciałbym się tutaj rozejrzeć. Czaszki tutaj ładnie sobie posiłki przygotowywali. Coś tu jest ciekawego w ogóle? Trochę słaba szybkostrzelność oczywiście, ale dużo obrażenia. Bo tak sobie tę broń właśnie zrobiłem. Żeby właśnie taka była. Dobra. Spokojnie. Ale ciemno tu jak w dupie, nie? Trochę. Materiał jądrowy. O, poszło na śmierci. Tutaj pewnie był garnek. Na ludzi. Oczodu. Got it. Bierzemy. Myślałem, że to mina.
steampunk w lustrze. Przyda się. Terminal średni. No i nie mogę już. Kurde. No trzeba będzie jeden punkcik sobie kiedyś. Good fight, human! You'll die well! Zakradnijmy się tutaj. Może się nikt nie skapnie. Pęcherz też weźmiemy. Bo ten tutaj miałem wziąć jakiś laser, ale to on jest tam na dole zaznaczony. Także może później. Nie to chciałem wziąć. Dozownik ciekłego azotu chciałem wziąć. Dobra, amunicja jest. Tu chyba nic. Czy to był ostatni? Super mucio? Chyba tak. Tego można by aktywować, ale go nie będziemy aktywować. Bo się w końcu zeźli na mnie. Będzie jak wcześniej. Na dole. No. Czyli do sali operacyjnej. Terminal. Tu ktoś jest, kurde. Ale dobra. Kurde, biją. Egzekutor. No szkur! To nie koniec. A tutaj nie ma przejścia, dobra. Także spokojnie. Trzeba będzie znaleźć. Chyba faktycznie ma większą wytrzymałość. O chłop. W tym momencie. Łe, myślałem, że ma coś sensownego. Spineczki. Patrzcie na ten. Zdrowie, nie? Tu jest czysta woda. Dobra. Okej. Księżycowa małpeczka. Kapsel, nabój do strzelby. Metalowy napierśnik. To może nie. Żarówkę weźmiemy. Ła! Hełm supermutanta można sobie ubrać, ale nie zamierzam tego robić. Dobra, czy ja mogę
pójść w tamto miejsce, gdzie tam byli jeszcze supermutki. Szapeczka. Mięso Mutogara. Mięso Rat Skorpiona. Kolejne. Oni gdzieś tam byli, nie? Ale wydaje mi się, że nie można tędy przejść. Wszyscy na górze. Zostaw psa. Masakra. Yeah, haha. Durnie. Tu nic. Trudny. Myśmy mieli wygrzewy różne. Ciekawostki. A tak to dupka. No niestety. Tu byłem? Nie, tu nie byłem. Dozowniki ciekłego azotu mogą się przydać. Nie wiem, co tam jest, co zawierają. Ale weźmy te mikroskopy. Taśmę klejącą oczywiście bierzemy. Standardowo. Menzurki, kolby nie. Dozownik, kurde. Ten dozownik to jest jednak ciężka sprawa. Dobra, dam ci tak. Dam ci to, czego nie używam. To. To. To i to. Dobra, i tyle. Nabój deska, srebrna łyżka, nie. Kurde, tutaj stanowisko chemiczne kolejne, o. Pudełko z kapslami, to jest łatwe. That's it. A to zostawimy resztę. Dobra. 42. Wiem, że ta mapa niestety... Pancerz wspomagany. Tędy. Nie. Właśnie nie wiem, czy tam. Czy jak. To co chirurgiczna. Są jakieś zamknięte drzwi, ale chyba do pokoiku jedynie. Złoty zegarek nikomu się już nie przyda. Szafka pusta. Komoda. W tamtą stronę jakoś muszę iść. Ale jak? Tu jest exit. 23. Czyżbym miał wyjść? Nie. Różne. Tak. To bądź laser. Laser gdzie? Właśnie nie wiem, czy... Tam? Czy jak? Gdzieś na tym piętrze? Poniżej.
Wiem, tylko szukam po prostu jakiegoś ze skoku na dół. Może tu. To jest średni zamek. Ła. Nice. O! Nice. Stały zdobywasz plus 2 do obrażeń od ataków wymierzonych w kończyny. Spoko. 100% to niedużo, ale wiecie. Lepiej na plus niż na minus, nie? Tam jest, tylko kurde. Jak tam wleźć? Bioskaner. Tędy chyba. Jesteśmy na dobrym piętrze, więc to powinno być. Tam? Dobrze. Radix, taśma klejąca. Wentylator. O. Paczka fajek raczej się nie przyda. W walizce jest szara wełniana czapka, też się nie przyda. Tędy już nie przejdziemy. Coca-Cola i wiśniowa. Elegancko, tylko teraz kurde, gdzie wejść? Tu. No okej. Byliśmy w szpitalu. Aha, bo on tam jest dalej. Dobra, zobaczmy ten laser. To jest to? 45 obrażeń, kurde. Celny i zapalający. W sumie 602 ogniwa mam. Można by go, kurczę, z niego coś zrobić faktycznie. Może to był dobry pomysł, żeby tu przyjść. Ale dobra, kochani, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku myślę, że powoli zaczniemy wracać do zadań głównych. Problem z kulami, stalowy cień. Może ten stalowy cień. Kurde, faktycznie, do tego bractwa stali. Wrócimy do Daisy w ogóle. Może droga ku wolności. Droga ku wolności. Bo tam jest taka droga wolności właśnie w Bostonie, jak była ta cała odbijanie, znaczy odbijanie, zdobywanie tak naprawdę niepodległości przez Stany Zjednoczone. No i tam jest w Bostonie faktycznie taka droga, takie są, za pomocą takich cegieł jest to zrobione, taka linia, którędy należy pójść i po prostu za pomocą, znaczy korzystając z tej drogi można dotrzeć do wielu właśnie zabytków, tudzież muzeów i tak dalej, ogólnie jest z historią z Bostonem związaną. Także to jest to. To są jakieś dziwne rzeczy, to są takie questy, które prowadzą do questów, pewnie. No, także wydaje mi się, że posłuchamy sobie tej częstotliwości. Mam nadzieję, że się te kurde ta noc skończy. Także tyle, kochani, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.